Witam serdecznie w poradniku dotyczącym przygotowania martwej rybki do połowów późnojesiennych drapieżników takich jak sandacz i szczupak. Jest to poradnik, który pokaże wam w jaki sposób przygotowywać ukleje do połowów późnojesiennych, kiedy nie ma możliwości złowienia żywej ryby na łowisku. Co będzie nam do tego potrzebne? Przede wszystkim nasze główne bohaterki, ukleje. Oprócz tego, olej rybi w dość dużych ilościach, około litra do półtora litra oleju rybnego. Torebki strunówki, strzykawka oraz igła dość gruba, co najmniej 0,9. Trzy pojemniki, rękawiczki, dość dużo czasu, i to wszystko, co nam potrzeba, żeby to przygotować. W pierwszej kolejności porozmawiamy o uklejach bądź innych rybach, które uda nam się złowić. Muszą one spełniać pewne wymogi: być świeże, czyli krótko mówiąc, szybciej złowione, godzinę, dwie godziny wcześniej złowione. Oprócz tego różnej wielkości. Duże średnie i mniejsze. Dlaczego? Z tego względu, że nie znamy preferencji drapieżnika. To jest pierwsza sprawa. Druga, możemy wykorzystywać w całości bądź w kawałkach. Po co w ogóle wykonujemy te czynności, które za chwilę pokażę? Po co przygotowujemy w tak specyficzny sposób ukleje i co nam to daje? Już tłumaczę, żebyście wiedzieli. Zazwyczaj, gdy nie możemy złowić ryby na łowisku, frustrujemy się. Z tego względu, że zazwyczaj tak jest, kiedy drapieżnik bardzo dobrze żeruje, wtedy nie możemy złapać żywca. Jeżeli dojdzie do tego jeszcze specyficzna pora roku, późna jesień, czyli listopad-grudzień, złowienie uklei bądź innej białej ryby jest wręcz niemożliwe. Z tego też względu, Przygotowujemy przynęty dużo szybciej w miesiącu październiku, w miesiącu wrześniu i zamrażamy w lodówce po to, żeby zawsze mieć pod ręką nasze przynęty i móc łowić późno miesienią drapieżnika. Następna sprawa związana z olejem. Po co ten olej? Olej jest po to, żeby w taki sposób przygotować ukleje, żeby spełniała trzy. Podstawowe warunki. Pierwsze, była atrakcyjną przynętą w wodzie, czyli pachniała dużo mocniej niż zwykła uklejanie, przygotowana. Druga sprawa, była tak spreparowana, żeby w zamrażarniku, nawet w temperaturze 20-30 minus 20-30 stopni, nie zamroziła się do końca i nie była krucha. I trzecia. Też dosyć ważna funkcja. Gdy odpowiednio ją naoliwimy, unosi się ona nad dnem, co dodatkowo prowokuje nam drapieżnika. Przystępujemy do przygotowania uklei. Tak jak wcześniej mówiłem, mam trzy przygotowane ukleje. Jeszcze raz powtórzę, muszą one być. Jeżeli oczywiście takie posiadamy, różnej wielkości, i te trzy uklei będziemy wkładać do worka strunowego i mrozić. W jaki sposób to wykonujemy? W pierwszej kolejności, tak jak wcześniej mówiłem, otwieramy olej, nabieramy szykawkę. Zakładamy igłę i sprawdzamy, czy igła jest odpowiedniej grubości. Czyli krótko mówiąc, czy będzie olej leciał. Jak widzicie, olej leci. Je, będziemy za, za chwileczkę preparować rybę. Trzeba o tym pamiętać, że będzie to szło dosyć opornie. Tego oleju zbyt dużo do środka tam nie wpłynie. Natomiast to będzie ilość wystarczająca, która na pewno. Uatrakcyjni zapach ryby i ją delikatnie podniesie na dnem. Wkładamy w otwór odbytowy, albo w odbyt po prostu, i powolutku rozprowadzamy olej. Jak widzicie, ten olej się dostaje. Nie jest to jakaś wielka szybkość, ale taki sposób trzeba to zrobić. Później w otwór gębowy i to samo wykonujemy. Wkładamy maksymalnie igłę i powolutku wyciągamy naciskając tłoczek z szykawki, aż wychodzi jak widzicie nam ten olej krzelami. Jest pierwsza spreparowana ukleja, przekładamy do następnego pojemnika i tak samo robimy z następnym. Maksymalnie naciskamy tłoczek i powolutku wyciągamy, to samo, jeżeli chodzi o otwór gębowy. Oni nieraz nie chcą współpracować, ale zazwyczaj to się udaje. To samo i ostatnia, najmniejsza rybka wykonujemy w taki sam sposób. Czyli maksymalnie i powolutku wyciągamy. I to samo, jeżeli chodzi o otwór gębowy. Jak widzicie, tego oleju w tej strzykawce prawdopodobnie starczy na wszystkie ryby, dlatego że to nie są jakieś wielkie ilości. Natomiast robimy rzecz następującą: olej, który nam tutaj został, wlewamy do trzeciego pojemnika i zalewamy ryby. I zalewamy ryby, żeby też nasiąkły. Po co to robimy? Robimy to po to, żeby zapach był bardzo atrakcyjny po pierwsze, a po drugie, jak włożymy ukleje do worka strunowego, to później ten olej, który tutaj jest, Wlewamy także do torebki w taki sposób, żeby ukleja zamroziła się, a raczej próbowała się zamrozić w zamrażalniku, ale żeby nie była krucha. Ten olej się nam zgęstnieje, natomiast yy, doprowadzimy do tego, że ryba zamrożona nie będzie krucha i nie będzie spadała nam z haczyka. Ostatnia część, też bardzo ważna. Dlaczego wkładamy po trzy ryby? do worka po to, żeby nie rozmrażać od razu 30 czy 40 ryb. To jest pierwsza sprawa. A druga, zazwyczaj trzy ryby star starczą nam na dwa zestawy. Także możemy na jeden zestaw włożyć jedną rybę, na drugi zestaw drugą. Natomiast trzecia największa na przykład może służyć do tego, żeby ją pokroić i ewentualnie łowić na kawałki później. I tak jak już wcześniej mówiłem, Wlewamy także olej, może być z pojemnika, może być bezpośrednio z butelki. Zamykamy worek strunowy. I w taki sposób to wygląda. Teraz, jeżeli położymy na płasko, jak widzicie, olej praktycznie otacza całą rybę i doprowadza to do tego, że ta ryba nie zamrozi się tak mocno i nie będzie taka krucha. Tak przygotowane przynęty możemy w każdej chwili użyć, szczególnie na łowisku późnojesiennym, kiedy rano lód skuwa nam delikatnie powierzchnię wody, później się łowisko otwiera dla wędkarza. Wiadomo wtedy, że bardzo ciężko jest ożywca więc możemy zawsze sięgnąć do zamrażalnika, wyciągnąć sobie dwa, trzy woreczki strunowe i o każdej porze dnia i nocy jechać na późnojesiennego drapieżnika. Takiego jak sandacz i szczupak i takich wielkich okazów wam życzę.